Panie, o, jakieś zadanie. A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Długo nie wracają. Ustalmy wysokość nagrody. O, a myśmy myśleli... Ale prawda, coś wam się należy za fatygę. No właśnie. Jeśli tyle wam pasuje, świetnie. Czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupiecka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali. Mieli wrócić wczoraj. No dobrze, rozejrzę się. Tomił, mój brat, ich prowadził. Łebski chłopak, z nim gadajcie, bo reszta to... No dobra, to mamy kolejne zlecenie. Dobra, to już tą chatę sprawdzimy. Na taką biedną wioskę. Idziemy do wiatraka. A, zamknięty. Dobra, zrobimy szybko tego questa dla tego wróżbity. To jakiś starzec. No, diamentowy pył przyda się. W sumie nie tak daleko, więc pójdziemy z buta. Jakaś cholerna jaskinia. No a jakże. No dobra. Idziemy. Ciekawe, czy ta jaskinia duża jest, czy nie? Kto zgasił światło? Oho, obstawiam, że to jakaś zgraja drakonidów biega. Goal. Dobra, to jedziemy z olejem przeciwko trupojadom. Na dodatek wyśmienity. Zmniejsza obrażenie, zależnie od ciążenia. Jeszcze jakiś odwarek wypijemy.
O, no tak, zapomniałem, że kurde, wyśmienita czarna krew działa też na trupojady. Czemu ja tego do tej pory nie używałem? Kurde, no. Większa odporność. O, obrażenia krytyczne to na pewno. Starczy. Gdzieś tutaj jest ten smoczy korzeń. Gdzie to jest? Skrzynka, ale nic tu nie ma. Czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość? Zobaczymy. No nie, no dziś 11 godzina, a tak gówniana pogoda, jak ciemno, jakby już była noc. Dobra, to wracamy do wróżbity. Coś mi się wydaje, że teraz będę chciał poprawić troszeczkę ten. Teraz będę musiał jeszcze trochę bardziej poprawić odporność na ten, na obrażenia. Znaczy nie na obrażenia, tylko na te, na eliksiry. Żeby Geralt miał wyższy ten, wyższy poziom tolerancji. To się przyda. Hmm.
Sterex jesteś? Jesteście z powrotem. Mam to, o co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Ciekawe, co nam powie. Przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Szybuje wysoko, wysoko, wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego. Idźcie. Co mieliśmy z tego questa? Nic. No ale wykonane. Dobra. Bierzemy płotkę. Idziemy. Chodź, płotka, chodź. Chodzi na to, że i w tamtych czasach GPS głupiał. Tak samo jak obecnie. Baba wodna? Idziemy ją siekniemy. Załatwimy to od razu. Bardates, ja gram w ten. Teraz gram podstawkę. To jest nowa gra plus. Dodatek już przeszedłem. Ale teraz jeszcze raz będę przechodził. Jak tylko przejdę główny wątek, to znowu będę przechodził. No, to jak skończę główny wątek, to od razu... Chociaż nie, wiesz co? Tam jest podane taki, wiesz... Czekaj, teraz ci pokażę. Tu w zadaniach masz... możesz zobaczyć, o... Miło złego początki. Początek właśnie serca z kamienia, dodatku, to jest od 62 levelu. Więc jak już osiągnę ten level, to równomiernie będę tak przechodził. A co chciałeś dodatek zobaczyć? Yeah.
Czego ona tu strzegła? Oj. A się wpieprzyłem. Zanosi się na deszcz. Kurwa mać. No nie mówcie mi, że się zbagował. Ja pierdykam, no. No ja dodatek przeszedłem, wiesz co, z miesiąc temu. Ale jak będziesz śledził... Jak chcesz, jeśli będziesz śledził streama, to na 100% będę dodatek przechodził, więc... Zapraszam. Teraz jeszcze raz przechodzę na najwyższym poziomie trudności głównej, ale... A nie wiem, czy dalej przejdę, bo się zaklinowałem w tym cholerstwie, no. Takie gówniane miejsce, że nawet skoczyć nie można, no. Kurde, myślałem, że od razu wejdzie na nią, ale... No tu znalazłem buga. Macie jakiś pomysł? Siema, Debula! No i koniec questa Geralta, nie znajdzie Ciri. Historia zakończona. Jaskier będzie niepocieszony. No, a może tutaj? No, 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 no. No dawaj, Geralt, kurde, no. Żebym znalazł miejsce, którego beta testerzy nie przetestowali. Ja jebie, kurwa mać. Tak, dokładnie, alternatywne zakończenie. Geralt, kurwa, utknął na krzywuchowych moczarach i koniec historii. Dobra. Muszę wczytać grę. Kurde, jeszcze będę musiał trochę nadrobić drogi. No jest. Chociaż może nie tak dużo. Dobra, wczytujemy. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pięku, Geralt spotkał starą znajomą. Badates, wolę nie próbować. I tak bym musiał wgrywać. Schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam. A nie wiem, czy tu jest aż taka fizyka, że Geralta też wywali na przykład pod wpływem fizyki, no nie? Że wybuchu jakiegoś. Dziki gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała Wiedźminowi nowy trop.
opowiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Dobra, save chyba miałem tam przy tym wiatraku w tej wsi, gdzie był ten wróż, z którym grałem w Gwinta i miał ten quest z tym korzeniem jakimś smoczym czy coś takiego. Może nie będzie tak źle. A właśnie, kupiłem wczoraj The Division, więc już mam. Czeka na odpakowanie. To wydarzenie przypomina mi, jak często trzeba sejwować. Ale pamiętam, że za pierwszym razem jak grałem, to też się wpieprzyłem w to. Ciekawe... dobra sugestia, Debula. Ciekawe, czy to by się udało. Denerwuje mnie ta pogoda. Save profilaktycznie. No dobra, to czyli już rozgrywki Gwinta w Velen już opanowane do końca. Tak naprawdę te watachy wilków to są najlepszymi przeciwnikami, w sensie jeśli chodzi o jakieś tam surowce, no nie? Bo oni najczęściej zostawiają te mięso. Jakiś maruder został. Zaraz, zobaczę, czy tam blisko jestem tego ukrytego skarbu, co ta baba wodna strzegła. A dobra, wrócę się. Gdzieś tam jest. Mam nadzieję, że znowu nie wpieprzę się jak śliwka w kompot. Dobra, zapiszemy grę. Idziemy. Tam jest.
Finish her! Dobra. Zawijamy skarb. Ten miecz na 100% słaby. Ale... kto wie... O! Nie taki tragiczny. O! Trzeba broń naprawić, kurde. Dobrze. Dobrze, że wszedłem do menu. O, w mordę. No tak, pancerz też do naprawy. Dobra, save to podstawa i jedziemy dalej. Już prawie się zakopał, kurde, no. Dobra, pójdziemy z buta. Jest to tak daleko. No to sprawdźmy. Nie zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. O, dobrze, tutaj będzie ten. Tutaj będzie na pewno ten. Miejsce mocy. Fajnie to wygląda, jak na przykład nie uda się uskoku zrobić, ale w odpowiednim momencie naciśniesz B, akurat u mnie to jest B, na PS4 to pewnie kółko jest, i wtedy ten, i wtedy on tak fajnie paruje mieczem atak.
To cholerną pogodę naprawdę gówno widać tutaj, no. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Medalion drży. To miejsce mocy. Odejdź. 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 Dobra. Co tu możemy poprawić? Rozwinąć, że tak powiem. Dobra, to te już są rozwinięte wszystkie. Że w alchemię pójdziemy w coś? Maksymalna liczba petard w każdej kieszeni o 1. Zatrucie eliksirami spada szybciej o 1 punkt na sekundę. Tutaj ile potrzeba? 28, czyli musiałbym jeszcze ze 2. Siema masa! Słuchajcie, powiedzcie mi, jak tam było z... Jak się potoczyła historia tego barona w momencie, kiedy rozwaliło się to drzewo, to serce drzewa, tego ducha zaklętego w drzewie? To wtedy chyba Baron przeżył, no nie? A jeśli się go nie rozwaliło, to bodajże Baron tam wtedy chyba się powiesił, czy coś takiego? Masa, dokładnie, to jest przejście fabuły drugi raz. Tylko, że tym razem w New Game Plus masz cały ekwipunek, który zdobyłaś, wszystkie eliksiry, mikstury, odwary i tak dalej. Wszystkie, nie wiem, przedmioty, które zdobyłeś do tej pory, a nie sprzedałeś ich wcześniej, całe zapasy i tak dalej. To, co zbierasz od początku, to są, wiesz, te wszystkie chyba
Znaczy nie receptury, tylko te schematy na broń, czyli też wiedźmiński rynsztunek. I zbierasz od początku wszystkie książki i karty do gwinta. Co tu mamy? Podatacji. Wow, jeszcze bardziej zwiększa czas działania odwarów. Dobre. No dobra. Tak, już DLC zrobione. Właśnie dlatego mam mniej więcej taki poziom. Gdyby nie DLC, to bym był pewnie teraz na 40 levelu, bo w dodatku zrobiłem 4 poziomy dodatkowe. Przygotowanie olejów, to mnie nie interesuje. To co to jest? Każda zażyta dawka leku przywraca 5% maksymalnej żywotności. A to jest ciekawe w sumie. Zobaczymy jeszcze, co tutaj jest. Pójdę w coś ze znaków. Znaczy w obu przypadkach miałem w głównej fabule miałem dobre zakończenie i w dodatku też miałem dobre zakończenie. Ale nie będę ci spoilował, co? Jak zamierzasz kupić grę, no to po co masz. Zwiększanie mocy. Się wstrzymamy. Nie, debula, chodzi mi o to, że to może zrobimy inaczej. Sprawdzimy najpierw to tak, jak szedłem, panie lasu. A dopiero potem będziemy się bawić te szepczące wzgórze. Myślę, że tak będzie lepiej. No tak, jak chcesz usłyszeć, no to w tym, w głównym wątku Ciri przeżyła. Zabiłem tego Radowida.
Zabiłem Radowida. No i co? No. A no i miałem wszystkie te. I miałem wszystkie... Wszystkie możliwe postacie, które pomagały w Kermoren. No co tu do cholery chodzi? A, poczekaj, ściszę trochę. Okej. Dobra, dowiem się, ale kurde, muszę wiedzieć, jak, co mam, czego mam tu do cholery szukać. Oszczędzono nawet kobiet. Muszę powiedzieć, że nie wiem, co mam tu zrobić. Nie wiem, czy to akurat zbugowane jest, przecież tutaj nie ma żadnych tych... niczego, co mógłbym zauważyć z bliskimi zmysłami. Tu jest jeszcze jakieś ciało. Dziecko. Magia to miejsce mocy. Tak, ale teoretycznie te zadanie też trzeba jakoś tam pchnąć do przodu, kurde no. Że one są po prostu powiązane ze sobą i tyle. Ja chyba za poprzednim razem to rozwaliłem tego ducha. Teraz pewnie... Możecie mi tylko potwierdzić, że jak teraz się na przykład nie zabije tego ducha, nie pozbędzie się go, to pewnie Baron chyba tam, nie wiem, czy się powiesi, czy coś takiego, bo ta jego żona zginie, tak? Właśnie też tak myślałem. Dobra, co to będzie? Drakonidy będą.
przyszedłeś mnie zabić? Czy chcesz mnie wyzwolić? Zostałem zaatakowany. To jest me więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców. A mój las mnie chroni. Mordercy? Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Dlaczego? Właśnie wątek z Baronem jest naprawdę świetny, tak? To jest prawdziwa historia, tak? Tragedia rodziny, tragedia jego samego, no nie? I wcale nie jest taka jednoznaczna. Naprawdę, jeden z najlepszych questów, jakie grałem we wszystkich grach, naprawdę. A jeszcze jak dodasz do tego, że to jest, wiesz, quest poboczny, no to kurde. Naprawdę konkretna historia. Kim jest? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Tu mówisz Debula, żeby zabić drzewo. Też tak myślę, bo ten historia z Baronem w sumie jest ten, bardzo fajna. Masa, czemu nie twoje klimaty? Pewnie dobrze znasz wiedźmy. Są przekleństwem, Velen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy, tkając przędzę z włosów. Ale ja mam taką teorię. Trzeba zabić i te drzewo, tego ducha i wiedźmy. To jest najlepsze rozwiązanie. Wiedźmy chcą. Tak Geralt by postąpił. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiał mnie zabić. Widziałem też trupy kobiet, a nawet dzieci. One też chciały się zniszczyć. Dla sił natury. Dla lasu i ziemi. Każda śmierć jest zawsze jednakowa. Ja zawodzę, krzyczę, nigdy nie słuchają. Powiedziałaś, że jesteś uwięziony. Dokładnie. Taki mam plan. Tylko zastanawiam się, od czego to zależy, czy zawsze jest tak, że ta jedna wiedźma ucieka. Bo pamiętam, że chyba jedna wiedźma, już prawie ją mogłem rozwalić, a uciekła. Nie wiem, czy to zależy od czasu, czy to trzeba po prostu szybko je rozwalić, żeby zlikwidować wszystkie. Jeżeli coś zagraża się lotom, sami pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Gdzie je zabrały? Pomogę im. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Artcerbin nie prowadzą drogi. Świetne dialogi tutaj są, takie te, takie trochę rymowane, poetyckie. Nie wierzę ci, zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie mogę polegać tylko na twoich słowach. Nie waż się mnie krzywdzić. Przeciw tobie stanie potęga natury. Muszę żyć.
Jaki opóźniony zapłon miała ta petarda, kurde. Coś zostawiał, czy nie? Chyba nie. Niezłe dźwięki. Co, już tu czekają? Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. A jakżeście go przegnali? Serce drzewa zostało opanowane przez jakąś istotę. Zniszczyłem i serce, i lokatora. Znaczy się zmora. Nie wróci. Nie. Wiedźmy, czy jak je nazywasz, panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. To będzie dobra scena. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Nadin 09. Siema. Pozdro, pozdro. Dzięki za followa. Thanks for the follow. Nadini. Sorry. Oto i zapłata. Przekażcie ją paniom. Pojechał ostro. Odczuj sobie ucho. Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Nie wiecie, jak tu się żyje. A to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy od tych uszy to było od cholery. A my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Welem. Siema, Naldini, witam. Ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Co tam słychać? Chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Planujesz wieśka zakupić, czy już masz? Bo zauważyłem taką zależność, że czy ktoś ma wieśka, to ogląda, jak inni grają, no nie? Ja na przykład już drugi raz przechodzę, ale też często oglądam, jak mój kumpel właśnie streamuje na Twitchu i patrzę też, jak on gra. Przeszedłeś, czy jeszcze grasz?
Wiedźmy. Kurde. Po prostu design tych postaci jest genialny, kurde. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. Nie wiem, co ta gra ma w sobie, ale jest po prostu tak uzależniająca. Genialna. Powiem wam, że do tej pory najlepszą grą, w jaką grałem w życiu, to było Shenmue na Dreamcasta. Nie wiem, czy kojarzycie grę. No i oczywiście tam cała seria Metala, ale tak mi się, tak jeśli wyszczególniając Metale, no to Metal 1, Metal Gear Solid 1 i 3. 2 była w miarę okej, ale to nie była wybitna część. Ale 1 i 3 to były rewelacyjne gry. Wiesz co, teraz gram na tym, na poziomie Droga ku Zagładzie. Wybaczamy ci ze względu na zasługi. No i do tej pory to było Shenmue, no i tam właśnie ten Metal, ale najbardziej Shenmue. Ale teraz widzę, że czuję, że Wiedźmin 3 i Shenmue już są na tym samym poziomie. Poznaję to znanie. Przecież to Anna, żona barona z Brońców. Ona nie należy do żadnego człowieka. Wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej. Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów, białowłosy. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na Szepczące Wzgórze. Za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A co nam się udał, kawaler? No zastanawiam się, jak będzie z Eredinem. A jeszcze też po drodze będzie Imlerith, no nie? To z nim też może być ciężko. Czego wam były potrzebne te dzieci? Potrzebne nam? To one potrzebowały nas, naszej opieki. Gdzie się podziały? Odeszły daleko stąd. Nie mają żadnych zmartwień. Na Gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Wiesz co, jestem w trakcie czytania. Pierwsze 3 książki przeczytałem. Tak więc, jeszcze trochę przede mną. Całej nie przeczytałem, muszę trochę zarezerwować czasu na to. Jestem pod wrażeniem. Macie wrodzoną zdolność polimorfii? Mogę wyssać cię do sucha. Mogę stać się z tobą jednym splotem. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. Dobrze, one wyglądają rewelacyjnie, są po prostu odrażające totalnie i właśnie o to chodziło. Świetnie to wygląda. Nie wiem czy wam też to się kojarzy, ale mnie design tych wiedźm przywodzi na myśl postacie Silent Hilla, takie wykręcone totalnie. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna, my się włosy, tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona, bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnomrna, uparta i samolubna. Dziewczyna, której szukam, nigdy nie skrzywdziła nikogo bez powodu. Nie widziałeś jej od dawna. Zmieniła się na gorsze. Dlaczego was zaatakowała? To już nie jest ta, którą znałeś. Przepełniał ją gniew. Nie wierzę wam. Po
Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie, tak jak było. Opowiemy, kawalerze. No dobra, to kolejny epizod z Ciri. Dowiemy się. Wiedziałyśmy, że przyjdzie taki koń. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jako mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Uuuuh. To wyglądał bleśnie jeszcze, żeby ktoś, żeby dotykać tego. Starsza krew, kobieta znaczycielki. A pięknie tą Ciri zrobili, kurde. Śpiusz? Genialnie wygląda. Dalej, siostry, nie ma co mi tężyć. Do stołu ukryłam, w kotle już buduję. Nie wolno nam, wiesz, że ona jest dla niego. Ileryd dostanie ją, dostanie, ale nie całą. Dobrze mówi, skosztujemy jeno krzynę. Stopy jej utnę, ładne ma, zgrabne, narosu będą jak z dala. Uff, narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź. O, pożałujesz tego, dziewczynko, pożałujesz. Zobaczymy. Kurde, to już Imlerid tu był. Wspomniałem o tym. Wow. Strasznie mało jej zabiera, kurde. Kurde, jeszcze ogarnij tył zonu. Nice. Wiedziałem, że na tym poziomie trudności będą problemy na misjach z ten. Na misjach z Ciri. Znaczy na tych epizodycznych flashbackach. Hej, KFI! A co to wagary ze szkoły zrobiłaś? Witam. Jak mija dzień? Masa, ale mówisz, że dobrze wyglądają, w sensie takie upasione, no nie? Takie na żarte. To luzik. A od 8 miałaś zajęcia dzisiaj? A ja wczoraj już zainstalowałem tego Alana Wake'a. Bo mam płytkę z Xboxa. Tak więc jakby co, to chyba zaczniemy Alana Wake'a może. No i wczoraj kupiłem The Division. Yeah. Czeka na odpakowanie. Oh,
No właśnie, ja też nie pamiętam akurat tej cutscenki. Planujecie wakacje w Turcji? Jeśli tak, to radzę zmienić zdanie, bo znowu jakiś samobójczy atak w Stambule był. Masakra, co tam się dzieje, kurde. A, i to był koniec historii, później właśnie był ten. Baron kontynuował chyba historię Ciri, tak mi się wydaje. Chciałyście ją zabrać. Chciałyście porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Smak jej krwi przypomniał nam lata młodości. Starsza krew. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. To co, ubić je teraz? Chyba się nie da pewnie. Ale nie darujemy. Oj tam masa. Chciałyście ją zabić. Nie daruję wam tego. Słowa rzucone na wiatr. Nasze losy splotą się, ale jeszcze nie teraz. Teraz będziesz gonił za cieniem i gądził we mgle. Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. A jeśli ją dogonisz, Do zobaczenia, piękny rycerzu. Wiesz co, Efi, nie widziałem tego cosplayu, ale z chęcią zobaczę. Za to widziałem cosplay na przykład Ciri, rewelacyjna dziewczyna zrobiła. I też jest taka, no, dziewczyna co streamuje, ona zwykle gra w przygodówki i ten. Przygodówki, a najczęściej gra w tym, w Counter-Strike'a Global Offensive, no nie? I któregoś dnia zrobiła stream w stroju tej Yennefer, zrobiła cosplay. Też fajnie to wyglądało. Ona chyba ma ksywę Ur-Queen. Ur-Queen. I co? Idziemy do tego drugiego wskazu. Idziemy do Oxenfurtu. Studenckiego miasteczka. Aha. No tak, ale trzeba się tam jeszcze dostać. A co tutaj się pojawiło? Jakieś nowe ogłoszenie? Jakieś ogłoszenie się pojawiło w tej wiosce, czy to znowu taki zbagowane coś? No dobra, sprawdzimy. Pójdziemy do tych sztygarów sobie, sprawdzimy to na szybko. A, dobra.
Sprawdzimy, czy to jakieś naprawdę się pojawiły questy, czy to lipa. A, jest jakiś quest. O, super, dobra. Jeszcze tylko ogarniemy tego kupca. Ha, ten jest dobry, on fajne teksty ma. Zsiadłe mleko, jaje, świeże jaje, czyste, w ogóle nie obesrane. Pokaż, czym handlujesz. Mamy ochotę na partyjkę Gwinta szybką? Możemy trzasnąć z nim na szybko. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno... Dobra, szybka partia Gwinta, idziemy tam do tych kolejnych wsi, zobaczymy, co tam się nowego pojawiło, jakie zadania. Ty, ma potwory, przydałoby się trzaskający mróz. Nie ma. Ojej, słabsze karty trochę. Kurde, nawet nie mam żadnego rogu dowódcy. Słabe karty strasznie. Ale on też ma słabą talię. Widzę, że nie przywołał żadnych innych tych. W takim razie czym zawalczysz? Dobra, niech porzuca karty, zagramy taktycznie. Będzie musiał co najmniej dwie karty rzucić. Okej. Okay. Pewnie od razu da pas, jak znam życie. Ojejku. No dobra. Chcesz wojny? Nie wiem, po co on to robi. Przytyka się już z kart. Haha, cosplayu południcy to nie widziałem. A, muszę przyznać, że mógłby być niezły. Co za debil z niego? Masz. Czasem zdarzają się tacy gracze. Dobra, kończymy to. Jakby to powiedzieć, pierdolną jak dzik w sosnę. Dobra, szybka partia zakończona. O, przydadzą się żywice. Wiesz,
co, poczekaj, zaraz sprawdzę. Poszło. Dałem permita. No, rozpadamy stąd. Questy ogarnięte. Z tym pogadam. A wy ciągle węszycie po okolicy, panie? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że wiedźmy z Bagiem to przerażające monstra? Znaczy się, że jak? Wyglądają jak potwory. Czekaj, nie ustawiłem tego, poczekaj chwilę. To wyście, panie, chyba za dużo fisztechu zażywali. Ja tam, żem ich nie widział, ale powiadają, że to piękne kobiety. Muszę ogarnąć to, bo nie wiem jak tutaj ten zrobić. Dałem permita, ale nie wiem, czy to po prostu trzeba zaznaczyć, że to odnośnie linków, czy coś takiego. A, poczekaj. Command list. Wiecie może jak w mobocie ustawić, żeby ten pozwolić na linki? Żeby linki publikować? Kurde, bo nie ogarnąłem tego. Czekajcie chwilę, tylko muszę tutaj to zmienić, dobra? Spróbuj teraz, Efi. Bywaj zdrów. Muszę to ogarnąć.
Dobra, opublikuj teraz, bo w ten. Na razie wyłączyłem. No już jest, wyszło chyba, no nie? Wyłączyłem blokowanie. Dobra, gdzie jest najbliższe jakieś nowe questy? Do rudnika pójdziemy. Już kurde. Przecież wyłączyłem, poczekaj, odświeżę. Teraz... O, teraz, dobra. Teraz powinno działać. Wyłączyłem linki, bo wcześniej chyba co innego włączyłem. Dobra, sprawdzimy tablicę. No, tutaj nie ma żadnego questu. Szukali mnie. Panta złodziei. No szkur... Przecież napisane jest Disabled Spam Filter for Links. Dobra, to może podeślesz mi ten. Ale to może podeślesz mi, wiesz, w prywatnej wiadomości później. Ur. Nie wiem, jak to ustawić. Poczekajcie chwilę, sorry, że tak przerywam, ale... Chciałem zerknąć. Spróbuj teraz. Nie wiem, co się dzieje, dałem ci ten... Dałem ci privilege. No dobra, będę musiał posiedzieć drugiego dnia na tym. No, poczekaj, na chwilę wyłączę ten spam filter i spróbuję jeszcze raz. Dobra, jedziemy. Muszę posiedzieć nad tym i pogrzebać w tym. Dobra, do kasztelu to później wrócimy. To co, kierujemy się na Oxenfurt. Idziemy na Oxenfurt.
Ochsenfurt. Dobra. To porobimy tutaj trochę znaków zapytania po drodze. To jest dobre miejsce, żeby ten, chyba czy czarci dół, czy diabli dół, żeby zrobić któregoś ten, questa, znaczy nie questa, tylko achievement. Tam jest chyba achievement za ileś tam przeciwników zabitych poprzez rzucenie z urwiska z wysokości. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy pieszo, niedaleko jest. A, to może zrobimy medytację do rana. Okej. Czekajcie, tylko wypiję kilka... Jakąś lufę strzelę Geraltowi. O, tak. Jest jeden fajny. Większa szansa, to już wpiłem. Dobra. Sorry, że musieliście czekać, ale chciałem to tam pogrzebać trochę w tym, w tym mobocie. Ale nie wiem, albo coś nie działa, albo... Wreszcie jakaś ładna pogoda. Zgarniemy te znaki zapytania po drodze. Idziemy do Ochsenfurtu. A tu będą ludzie w opałach. O, super. Na samym początku ten quest był tak zbugowany, że nie można było znaleźć klucza do klatki. Tu jeszcze jest? Jakiś potworek. A, zgnilec sobie łazi, jakiś maruder. Dobra, to jeszcze zbierzemy tutaj, bo to on miał, mógł mieć kluczyk. Nie. Idziemy zabić następny. Dobra, koniec tej zabawy. Geralt Bombardier. Czaruję! Ten skurwiel czaruje!
No dawaj, dawaj, misiu, chodź. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, 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 dawaj. No, ile mam czekać? Gdzie jest klucz? A, tu jest. Trochę potańczyliśmy z nimi. Staram się nie zbierać tego... tych tępych toporów, bo to wszystko gówniane te rzeczy są... zabierają miejsce. Pamiętam, że ten quest był tak zbugowany, że nie można było go w ogóle skończyć. A to było coś takiego, że... A tu jeszcze jeden skurwiel się szwenda. A raz go kurde. Chodź tutaj. Ale co to nie on, to ty? O co chodzi? Bo nie zrozumiałem. Szukajcie mojego straganu koło mostu przez Poddań. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. No to wszystko wina bota, no. Czyli on gdzieś tutaj musi być. Tej przeprawy. Strasznie wysokie to cło. Nie ja je ustalam, tylko lejty przejazdowe. Ale to wy podróżnik przypuszczacie, nie radowo. Więc może byśmy się jakoś to... Może glejcik? Taniej niż u mnie nie znajdziecie. Jaki glejcik? Nic nie wiecie? Redańczycy zajęli wszystkie brody na Pontarze. Bez glejtu nijak nie przejdziecie. Ale dobrzeście trafili. Tak się składa, że akurat mam kilka do sprzedania. Za tyle to kupię pozłacaną karocę i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja poradzę? Nie dogadamy się. I tak mamy już glejt. To może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka. Co to za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki. Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałataństwo. Wiecie, stwory, co to do trupów ciągną. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zrobił. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. O, to... Myślę, że dasz mi zniżkę tak po prostu. Tak, świetna myśl. Masz zniżkę. No, przy okazji trochę experience spadł. Zobaczę, co da się zrobić. A glejt i tak mamy, bo przecież Baron nam dał glejt. Wielki jak chrupa, a rogi ma takie.
O, tu jest ten kupiec, on powinien mieć jakąś unikalną kartę do Gwinta. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. O ile to jest ten kupiec? Nie, to chyba nie ten. Bywa. Się napaliłem jak szczery baty na suchary i co? To nie baronowie, a dziki gąbio z Kasparnie. Żywego ducha ukryli mózg. A niech to liko. Nie chcę dawać temu wiary. Gdyby nie wspomożycielki, co w kniei włodarza, dawno byśmy wszyscy pomarli. Zamknij japę, kurna. Jak mnie ci łowcy nagród, łowcy czarownic wkurzają. O, dobra, jest quest. Potwór z lasu. Dobra. Już trochę odkryłem. Fila. Czy tutaj będzie jakiś znacznik? Przejścia, most jest zamknięty. Bo co? Bo król Radowid tak rozkazał. Bez glejtu nie przepuszczamy nikogo. Świetnie się składa, bo akurat mam glejt. Tak? Zobaczmy. Te? Panie podrobiony. No dobra, przechodź. No dobra, czyli Nowigrad stoi przed nami otworem. Dobra, to Nowigrad otwarty jest. Wracamy. Nie wiem, gdzieś tutaj powinien być chyba ten znacznik szybkiej podróży. Jak nie, to... O, gdzieś tutaj był, tak mi się wydaje, album. Dobra. Ale co by nie było, trzeba iść do Oxenfurtu. No to co, to jakieś kolejne zadanie? Czy to ten cwaniak cały? A, to ten cwaniak, dobra. Olejemy go. Się kierować w stronę Oxenfurtu. Dobra, to pójdziemy tutaj. Zobaczę to zadanie jeszcze, bo może zrobilibyśmy to zadanie z tymi... A dobra, zrobimy te fałszywe papiery. Już jesteśmy tutaj. Dobra, tutaj będzie... Tutaj będą trupojady. To weźmiemy ten... Ten eliksir czarna krew, bo on się przydaje. Kompletnie zapomniałem, że on też działa na trupojadem. Myślałem, cały czas miałem na myśli, miałem na uwadze, że to działa na wampiry. A to przecież działa też na te, na trupojady. Gdzie to jest? O! Wampiry i trupojady zaczynają krwawić, gdy podejdą w pobliże Wiedźmina.
idziemy. Na wszelki wypadek nałożę olej. Super, dobra. To nie to pojad. Czego chcesz? Dać ci robotę, bo dobrze widzę, że jesteś wiedźminem. O co chodzi? O to, żeby moi ludzie mogli bezpiecznie dokończyć robotę, a tu co chwilę przyłażą trupojady. Pozwądź się ich, to odpalimy ci dole. Zgoda. Hieny cmentarne. Coś tutaj zgubiliście? Trzeba się trzymać jego, bo kurde, on to zawsze ginie. Trzeba go zawsze mieć na widoku. Będzie czekać po prostu na te gule. Bo innego wyjścia nie ma, one tak falami będą atakować. Chyba dwie fale będą tych guli. Trzeba po prostu zaczekać. O, teraz zgnilce chyba przyjdą. No i chyba ostatnia teraz. No to już chyba koniec. A, jeszcze. On chyba nie podejdzie.
To był ostatni. Ta pierwszy raz jak przechodziłem, to kilka razy mi zginął. To twoja dola. Dobra, przy okazji zadanie wykonane. Git Malina. Idziemy pozbierać śmieci. Bierzemy przy okazji Glade, drugi. Nie wiem po co, ale przy okazji zakończymy zadania. Okej. Gdzie tu jeszcze? A, tutaj. No dobra. Bierzemy ten Glade tak szybko. Zwijamy się stąd. Znowu wy. Może Glejcik, okazyjna cena. Czekam na twoją ofertę, bo szwagra i jego ludzi już spotkałem. Mogą spokojnie pracować. O, no, widzicie. Od razu in... No, i utargowaliśmy na 25. Lepiej. Interesy z wami to przyjemność. Dobra, zadanie wykonane. Z lasu. A to już nie muszę się tym przejmować i tak już nic z tego nie będzie, jeśli chodzi o doświadczenie. Potwór z bagien. No to tym się trzeba będzie zająć. Potwór z bagien, 42 poziom. No i powoli chyba trzeba będzie iść na Skellige. No, to jeszcze tylko pokonam sierżanta. No nie da się tutaj zaplanować czegoś, bo po prostu gdzieś już idziesz i po prostu ciągle na coś się natrafia. Człowiek natrafia na coś. No nie, to miałem lepiej sprawdzić. Dobra. Chodź, płotka. Gdzie jesteś? Jakieś obozowisko bandytów. A nie. Gincie, kurde. Paskustwo. Poszukiwania rynsztunku się trochę zaktualizują. Skończ.
była piękna walka. Czy my tu coś ciekawego znajdziemy? Tej zupy, co nekery gotowały. Dobra, i to kamień runiczny. No, to chyba wszystko. No dobra. Ale tego nie zostawiali, kurde. Na dole chyba jeszcze coś było, jak pamiętam. O, ruda meteory to się przydaje. Dalej, mapa świata. Co mamy po drodze? Tempo, tempo! Tak szybko. No! A, to będzie quest taki ukryty. Z tą elfką chyba. Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło, jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. Jest jeszcze trzecie wyjście z tej... No właśnie. O!
O, szybko podskoczył, skurwiel. No, buty ludu Olch. To jest dobry przedmiot. Często się pojawiają właśnie. Często jak je znajduję, to naprawdę dobre przedmioty są. Uciekaj szybko. I spalić cię żywcem. Przyszli mnie obrabować, a kiedy nie chciałam im powiedzieć, gdzie trzymam kosztowności, przyciągnęli wózek z drewnem, zamknęli mnie w środku i podpalili wszystko. Nie liczyli, że cię to skłoni do współpracy, ale sądzę, że nie wypuściliby cię nawet, gdybyś im powiedziała. Jeszcze ci nie podziękowałam za pomoc, Vatgern. Moje pieniądze są w wydrążonym pniu za domem. Proszę, weź sobie stamtąd, co chcesz. W tych czasach niebezpiecznie jest posiadać zbyt wiele. Dziękuję. Bywaj. No dobra, to kolejny quest odhaczony. A tego siwaksu tutaj jest. A tam jest ta wieża i tam chyba jest bodajże gniazdo drakonidów. Znaczy nie drakonidów, tylko tych endriek bodajże. Sami widzicie, nie da się zaplanować drogi w Wiedźminie, bo po prostu po drodze ciągle coś znajdujesz. Ciągle coś ciekawego się dzieje. Taki to już jest Wiedźmin. Siema, Mister X. Prime God, już się wróciłem do tego pnia, wziąłem tę kasę. Może wcześniej pisałeś, pewnie nie zauważyłem. Okej.
Wziąłem olej na drakonidę. Co to być bardziej bezpiecznym? A właśnie, jeszcze chciałem zobaczyć te buty ludu Olch, jakie mają statystyki. Słabizna, słabizna. No proszę. I to już można założyć. Kurde, zawsze jak znajduję te buty, to naprawdę są bardzo dobre statystyki mają. Co ja tutaj mam? Znak akcji. No, fajne buciki. Może trochę mniej pasują do tego rynsztunku, ale statystyki niezłe mają. Spodnie zabójcy. O! Poruszę na obrażenia jak UTSP. Słabsze statystyki ma. Efi jest! No chyba, że poszło tam zobaczyć coś tam, co tam u Red Bulla. A propos The Division, to czeka na odpakowanie. Wczoraj kupiłem. No i też Alana Wake'a już zainstalowałem, więc też będzie można zagrać. Dobra, co my tu jeszcze zdobyliśmy? No to wszystko na handel pójdzie. Spodnie tropiciela. A, czyli taki sam. Słabe. Dobra, miałem dodać coś do tego, do tych butów, jakiś kamień runiczny. Co my tu damy? Najgorsze, że tego mało jest, kurde. Dobra, co mamy z tych większych? Mamy 10% znaku Igni. A tutaj to chyba jest Axie. Damy Axie, bo kurde, Axie to w sumie jest... Przydaje się Axie. Zobaczę, czy mam jeszcze coś. 5 znaku Quent. O, to się przyda. Irden. Dobra. Oj, Misterek, ty to jak coś napiszesz, to można naprawdę z konia spaść. Dobra, to idziemy. A, w końcu, kurde, nie nałożyłem tego oleju. Przeciwko trupojadom, czy nałożyłem? Dobra, na wszelki wypadek sprawdzę. A, to przeciwko insektoidom właśnie. No i jedziemy. To ich trochę będzie. To chyba pierwszy będzie ten jadowity. Znaczy ten taki wojownik, ten co... rzuca. Dobra, zapisz grę. Efi, po pierwsze, jesteśmy dżentelmenami, po drugie, grająca dziewczyna to jest po prostu skarb, jesteś naszym skarbem, zrozum, no. Jesteś, wiesz, jedna na milion, no nie? Grająca dziewczyny, kurde, to jest po prostu bajka dla nas graczy.
Poza tym w takim świecie zdominowanym, znaczy w świecie graczy, tak, że jednak większość jest jest to jakby to powiedzieć mową studencką, tak bardziej patriarchalne środowisko, no nie? Chociaż to od jakiegoś czasu się to powoli zmienia, no nie? Tak więc jesteś rodzynkiem naszym. Uuu, ostro. Ale co, byłaś na siłce i tam jakoś trenowałaś coś, czy jak? Będzie. No dokładnie, wiesz co, ja czekam aż ten, ja czekam aż już zacznie być naprawdę cieplej, to będę śmigał do pracy na rowerze. Ja do pracy mam jakieś około 9 km, więc wyjdzie tak, że codziennie będzie 19 km zrobione na rowerku. Więc norma będzie wyrobiona i też się człowiek weźmie za siebie. A tak i trzeba się kisić w autobusie, jedziesz sobie człowiek na rowerku, słucha muzyki, a że drogę do pracy mam w sumie taką praktycznie cała droga jest ten, jest przecież ścieżki rowerowe, więc na luzaku. No, to fajna droga. A ty, mister, jak to sprawdź, bo wiesz, jeśli mocno cię walną, to żebyś nie miał, wiesz, pękniętego żebra, bo to nigdy nic nie wiadomo. Czasami to może być, wiesz, pęknięte żebro. Jakby co to sprawdź, to na wszelki wypadek, bo to wiesz... lepiej z takimi rzeczami nie czekać i... Warto to sprawdzać, bo to wiesz, nigdy nic nie wiadomo. Czasami niby mało czujesz, albo niby aż tak cię nie boli, tak, a później się okazuje, że... że coś tam się jednak stało, no nie? Czekajcie, przeczytam co znalazłem, bo to chyba jest coś fabularnego. No właśnie. Nie ma sprawy, synu. Bądź pozdrowiony.
Nie, po prostu wiesz, trzeba takie rzeczy sprawdzać, bo czasami nawet mikrourazy później mogą, wiesz, możesz, nie wiem, czuć taki lekki ból, a później okaże się, że na przykład, nie wiem, było jakieś uszkodzenie, tak? Możesz, nie wiem, żyć z, nie wiem, z naderwanym mięśniem, naderwanym więzadłem czy czymś, albo jakimś mikrourazem, no nie? Już wszystko. No tak to bywa w dzieciństwie, że różne głupie rzeczy się robi, niebezpieczne. Ja przypominam sobie, że nie pamiętam ile miałem lat, 7. Tam gdzie mieszkałem, w Warszawie, na Targówku jeszcze wtedy, budowało się centrum handlowe tam. No i przygotowywali to wszystko, tak, tam to budowę, drążyli jakieś dziury takie, żeby tam później wstawić rurę jakąś, tak. A, no i to było właśnie taki jeszcze niezabezpieczony wykop, którym była wydrążona jakby tunel na rurę. No i średnice to były jakieś mniej więcej takiej, coś takiego, taka średnica, no nie? A my takie brzdące przechodziliśmy sobie przez ten tunel, on w ogóle niezabezpieczony. Jakby to się zawaliło, to ani nikt by nie wiedział, gdzie nas szukać i tak dalej. Zawaliłoby to się i znaleźliby nas albo by, nie wiem, za jakiś czas, albo po prostu byśmy byli, zostali częścią centrum handlowego. A więc różne głupoty człowiek robił. Idiota wraca. Potrzebnie. To jest jeszcze jedna rzecz fajna. Tutaj, z tego co pamiętam, jest takie rusztowanie. O fuck, ale miałem farta. Kurde. Ale to był fart. Z tego co pamiętam, tutaj coś było. Ah!
Dobra, jak jesteśmy, to zobaczymy, co tutaj. Wydawało mi się, że coś tutaj było, ale... Dobra, to sprawdźmy chociaż ten wóz przy okazji. Dupa, nic tu nie było. Śmiesznie wyglądają te takie złotawe buty. Co myślicie o tym? Dobry tekst, misterek. Ja kiedyś miałem też te, tam nie wiem, miałem 7 lat bodajże, czy 7 chyba, 7 albo 8. Też jeszcze to było na targówku w Warszawie. Bawiłem się na tym. Bawiłem się na... W parku, wszedłem sobie na drzewo i nagle zaczęło ten... Zaczął padać deszcz taki... Taki drobny kapuśniaczek. No i trzymałem się tego